na kosze. Dzisiaj przepis na szybki obiad. Zrobię klopsiki nadziewane mozzarellą w sosie śmietanowym. Jest to danie inspirowane kuchnią włoską. Danie łatwe, a zapewniam, że przepyszne. Przygotowałam mięso mielone. Do mięsa mielonego będzie potrzebne jajko, mleko, starty żółty ser, najlepiej jak on ma ostry smak, mini mozzarella w kuleczkach. Będzie potrzebna oczywiście sól i pieprz do przyprawiania oraz posiekana natka pietruszki. Klopsiki będę otaczać w tartej bułce i smażyć na oliwie z masłem. Do sosu śmietanowego będzie mi potrzebna oczywiście śmietana, skórka otarta z cytryny oraz sok. Przyprawię sos pieprzem i solą i na końcu dodam posiekaną bazylię. Wszystkie składniki oraz ich proporcje podaję jak zawsze w opisie pod filmikiem. W pierwszej kolejności posiekam natkę pietruszki. Poobrywam listki. I posiekaną natkę wrzucam do miski, w której będę wyrabiała mięso. Posiekam też także listki bazylii. Listki bazylii przekładam na osobny talerzyk. Teraz przygotuję sos śmietanowy. Do śmietany zetrę skórkę z cytryny. Oczywiście cytryna była wyszorowana i sparzona. Cytrynę przed wyciskaniem soku zawsze warto trochę poturlać. Wówczas tego soku uzyskujemy nieco więcej. I śmietanę z cytryną i skórką wymieszam. Do dużej miski wrzucam mięso. Do mięsa dodaję jedno jajko. Potarty ser. Sól. Pieprz i dwie łyżki tartej bułki. I teraz mięso będę wyrabiać, dodając mleko. Mleka będę dodawać tyle, ile mięso zdoła wchłonąć. Mięso mam już dobrze wyrobione, jest kleiste, więc teraz mogę zaczynać formować klopsiki. Dłoń zwilżam wodą, nabieram taką dosyć sporą łyżkę mięsa i formuję klopsiki. Rozpłaszczam je. Wkładam kulkę mozzarelli i zawijam. Gotowy klopsik otaczam w
tartej bułce. I w ten sposób będę przygotowała wszystkie klopsiki do wykończenia mięsa. I klopsiki gotowe do smażenia. Na podgrzaną patelnię wlewam oliwę, niedużo, 2-3 łyżki. Gdy oliwa będzie dobrze rozgrzana, dodam około łyżki masła. I wkładam klopsiki. Będę je smażyć na rumiano ze wszystkich stron. Klopsiki są ładnie zrumienione, zmniejszam teraz grzanie. Do przygotowanej wartości dodaję odrobinę soli oraz pieprzu. Ładnie mieszam i przygotowanym sosem zalewam klopsiki. Nakrywam pokrywką i na minimalnym grzaniu poduszę je kilka minut. I na koniec do klopsików, do sosu dorzucam posiekaną wcześniej bazylię. Klopsiki nadziewane mozzarellą w sosie śmietanowym z dodatkiem świeżej bazylii, podane z makaronem, to, przyznam się, jedno z moich ulubionych dań. Klopsiki są bardzo smakowite. Wyczuwam natkę pietruszki i ser, a sos, po prostu poezja. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.